Przygotowanie do rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych. Moduł pierwszy. Budowa i zasada działania urządzeń i systemów mechatronicznych. Dzisiaj opowiem o sensorach w urządzeniach i systemach mechatronicznych. Sensory w urządzeniach to urządzenia odpowiadające zmysłom w ludzkim ciele. Wyróżniamy sensory binarne, cyfrowe i analogowe. W dzisiejszym wykładzie zajmę się przede wszystkim sensorami analogowymi. Sensory binarne dzielą się na dwie grupy czujników. Elementy o charakterystyce statycznej oraz elementy z impulsowym sygnałem wyjściowym. Przetworniki binarne o charakterystyce statycznej dzielą się również na dwie grupy, mianowicie na mechaniczne czujniki stykowe oraz czujniki zbliżeniowe. Wśród tych ostatnich wyróżniamy czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, czujniki optyczne oraz czujniki magnetyczne. Wyróżniamy jeszcze sensory cyfrowe. Mają one za zadanie przedstawienie wielkości mierzonej w postaci ustalonego zestawu wielkości sygnałów binarnych. W praktyce realizuje się to w taki sposób, że poziom amplitudy sygnału dzieli się na stałą i określoną algorytmem ilość poziomów. Każdy taki poziom pośredni ma swoją własną interpretację binarną. Przykładem takiego rozwiązania jest kodowanie Greya. Każdy poziom kodowania przedstawiony jest jako inny ciąg binarny oraz przejście z jednego poziomu na drugi realizowany jest jednoznacznie, to znaczy dwa sąsiednie poziomy różnią się tylko jednym bitem. Drugim parametrem są przedziały czasowe, w których dokonuje się obróbki sygnału analogowego. Obok sensorów binarnych i cyfrowych mamy sensory analogowe. Zasada działania sensorów analogowych jest taka, aby dla każdej wartości wielkości mierzonej z zadanego zakresu zmian, sensor podporządkował jednoznacznie jedną wartość sygnału wyjściowego. Pośród sensorów analogowych wyróżniamy sensory potencjometryczne. Czujniki potencjometryczne zbudowane są w postaci ścieżki oporowej i metalowego ślizgacza, który się po niej przesuwa. Rezystencja czujnika jest proporcjonalna do przesunięcia liniowego lub kątu obrotu elementu. Wadą tego rozwiązania jest fakt, iż w wyniku tarcia elementy współpracujące ścierają się i zmieniają się charakterystyki elementu. Sensory ultradźwiękowe. Czujniki ultradźwiękowe działają na zasadzie wysyłania fal dźwiękowych od częstotliwości powyżej 20 kHz i pomiaru czasu powrotu echa odbitego od badanego przedmiotu. Do emitowania fal stosowane są kryształy kwarcu, pobudzane do drgań przy pomocy odpowiednich generatorów. Pobudzani częstotliwościami rzędu kilku megaherców zmieniają swoje wymiary i stają się źródłem drgań. W procesie odbierania drgań występuje zjawisko odwrotne, to znaczy pod wpływem fali akustycznej kryształy zaczynają zmieniać swoje wymiary i generują ładunek elektryczny, który można mierzyć. Sensory tensometryczne. W tensometrach wykorzystywane jest zjawisko zmiany rezystencji przewodnika w wyniku zwiększania jego długości przy jednoczesnym zmniejszeniu przekroju. Obecnie czujniki tensometryczne buduje się jako foliowe płytki z galwanicznie zanoszonymi wzorami ścieżek. Inny sposób to rozwiązanie półprzewodnikowe. Są to około 50-krotnie czulsze od klasycznych rozwiązań, ale zwiększenie czułości wiąże się ze spadkiem odporności na zakłócenia. Wadą tensometrów półprzewodnikowych jest również silna zależność rezystancji od temperatury otoczenia pracy elementu. Sensory indukcyjne w przewodnikach indukcyjnych wykorzystywane są jako zjawisko zmiany indukcyjności własnej lub wzajemnej cewek będących bezpośrednimi elementami reagującymi na zmiany parametrów otoczenia. Oprócz tego realizuje się układy, gdzie ważnym parametrem jest zmiana rezystancji cewek spowodowana zmianami generowanymi przez prądy wirowe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zgłębiania tematu.